Gliny mam 4 kilo. Piękno, co to płoć? Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Dzisiaj jesteśmy na znanym i lubianym wszystkim łowisku Rędzin. Łowię dzisiaj takie sobie wspólne wędkowanie, taki trening z Michałem Hołubem. Siema Michał. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Słyszeliśmy, że rybka dobrze pobiera, już prawie wszyscy tu przyjechali, więc pora jakby na mnie. Muszę tutaj też coś połowić. Tak, łowimy dzisiaj... do tego Jokers. Mam pół litra ćwiarteczkę kasterka. Gliny mam 4 kilo. I mieszamy. Zamykamy sobie. O. I już. Fajnie, dzisiaj jestem zorganizowany, powiem wam sprzętowo. Pewna mobilizacja, motywacja tutaj. Robię drugi zestaw. I zaraz zacznę sobie nęcić. Jeden położę na 38 metrze, drugi na 35. A mówiłeś, że na 75. Nie, tak daleko, Michałku, to nie będziemy dzisiaj łapać, bez przesady, nie wariuj. Tam pod drzewem na drugim brzegu ponoć biorą. Aha, i tam jest taka półka na 1,5 metra? Tak. Okej. Ja przyjechałem bonusowe bateryjki, kurde, naładować, ale coś tak patrzę teraz po brzegu, to jedna rybka dopiero. Nie pobierają dzisiaj tak chętnie. Czekają na nas. Optymizm przede wszystkim. I tylko czyste wędkarstwo. Dobra, ja rzucam. No rzucaj sobie, rzucaj. I zaraz będzie branie. Aha. Czy kamera jest włączona? Tak. Dobrze. Czyli 6 wałków, jeszcze jeden taki. Sobie słoneczko wschodzi. Warunki bajka w porównaniu do ostatniego mojego wędkowania, z którego zdałem wam oczywiście wideo relację. No to jest dzisiaj bajka. Wiesz, że ja łowię na 16 czasem, kurde, przy poniki? No. Zdarza ci się czasem? Nie pamiętam, kiedy na 16 przeponowiłem. Tak? Trzeba zabezpieczam, jakbyśmy nie mieli, wiesz, wyniku, to zawsze można powiedzieć, że wiesz. Że zmiana pogody. Zmiana pogody, ciśnienie, no to zawsze się coś wymyśli, wiesz. Topione robaki. Nie sądziłem, że coś kiedyś takiego przyrządza w ogóle. O, tak sobie porobię teraz, wiesz. Wyczynowo, ty. Cyk. Topiony, czerwone, na haczyk, o, białe, żywe, łapie. Poszedł. Mocne branie? To poszło z hakiem. Ajajaj. Co? To było branie na ochotkę. Duże? Co? Mocne? O, jakie fajne przygięcie.
No tak, rozkminam, no co się dzieje, że tak. Ale teraz założyłem 4 ochotki z białym i było branie, więc może... Myślisz, że to znowu, kurde, gra rolę ochotka? Ja na grubo cały czas jednak, wiesz? Słuchaj, no jak to mówią, albo grubo, albo wcale, tak? Dokładnie. O, branie. Aha. No halo. Cześć, babciu. Dobra, okej. Dobra, babciu, ja kończę, bo jestem na rybkach i właśnie mam chyba branie, wiesz? O, branie teraz. No takie branie, no takie. Jest ryba, jest pierwsza ryba, słuchajcie. Jest. A, rybka jest. Jest, fajny lesiu, już czuję. I spiął się, tak? Ty, spiął się, ale poszedł. Ty, jeden zryw zrobił. Ale jaja, ale już wiem, gdzie siedzi, kurde, ta szarańcza, gdzie się ustawiła. Haczyk cały, nierozgięty, ty, o co chodzi? A widziałeś, jakie branie na fiumę? Ty widziałeś, jaka to szczytówka? Ty tak jak nie masz wędce do nęcenia nawet. Taka szczytówka na wędkę chodziła. Ja wam pokazuję, że budżetowo też się da złowić coś, chłopaki. Bystre oko powinno zauważyć. I tak naprawdę na punkty wygrywam ja. Tak, tak, tak. Ale jeden zryw zrobił, ty. Poczułem tylko łup, łup i już, po nim. Ale ty, na początku brał delikatnie. Branie chyba masz. Co? Branie masz znowu na tej ręce. Jest, jest ryba. Jest ryba. Szkoda, że nie masz podbraka rozłożonego. No, kolego. No. Ej, kolego. Chyba pożyczysz, co? Asystować będzie Michał. Podbierzesz mi rybkę? Tak. Dziękuję ci, kolego, uprzejmy. Jest rybka. Taki o. Na pierwszego strzała, aż mnie. No tak, tutaj ominął. 15 centymetrów. Ile? 40, myślisz? Myślę, że 15 ma. Zobaczcie. Leszczyk. Taki. O. Fajny. Pierwszy. Muszę szybko działać, żeby ta ryba mi nie uciekła stamtąd. Dobra, panie Bartku, bo to już się robi nieciekawie. Czemu? Że ty łowisz, a ja nic. Czemu? Więc żarty się skończyły. Aha. No okej. Nie ma problemu. Jestem otwarty, że tak powiem, na wyzwania. Jak chcesz, możemy zacząć jechać, ale musisz dołożyć sobie drugą wędkę, bo ja na dwie wędki zawsze łowię. Słuchaj, ty łów na dwie, ja odłożę na jedną, dobrze? Dobrze. No kolego, nie bądź taki do przodu. Ale jak jeszcze będę mógł dopisać do tytułu, Michał Hoł ze mną przegrał. To już w ogóle będzie... To już w ogóle, chłopie. Nie, to jest, słuchajcie, koleżeńskie, czyste wędkarstwo, bez przesady, bez napinek, bez jakich... Jesteśmy kolegami i koleżeńsko się spotkaliśmy dzisiaj nad Odrą, we Wrocławiu. Jest w porządku, bez ciśnień. Ale w Zbysiu ma fajną sztycę, ten, powiem ci, chyba jaką? Mikado. O, branie. Jest ryba następna. O kurde, ale brzydko zaciąłem. Dobra. Jest rybka, powiem wam. Konkretna. Znowu. Dzisiaj biorą na grubo. Muszę się tu wyregulować, bo... Ale bije. Powiem wam. Super. Idzie w prawo. Ucieka mi. Dziad. Nowa żyłka, świeżutka, to fajnie amortyzuje. Shimano Technium, powiem wam. Polecam z całego serca. 0,22,5. Piękna rybałku dzisiaj. Kij 120 gram. Przypon 0,12.
chyba. Idzie pięknie, aż mnie ręka już boli. Idzie pod prąd teraz. Nie jest to mała ryba. Nie jest to mała ryba, moi drodzy. Elegancko. Jestem zadowolony. Piękno. Co to płoć? No to teraz nie ma żartów. Posłuchajcie, to chyba moja życiówka. Ło! Michał! No co, no to... Nie. Dobra, ja ją wezmę na klatę. Ło! Ło! Ty widziałeś to, co ja teraz? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, chłopie? Nie jestem w stanie uwierzyć. To jest moja rekordowa... Rekord mój. Jaka gruba lożka. Jezu, ryby, jakie tu są ryby. Jaka płoć, zobaczcie. Nie chcę jej tego uszkodzić. Jaka klucha, popatrzcie tu. Myślę, że masz 40 centymetrów. 40? Na pewno. Dobra, tutaj kolega Bart złapał piękną płoć. Zobaczcie. Będziemy ją mierzyć. Ale ryba. Słuchajcie, myślę, że ma na pewno ponad 40 centymetrów. A nie będzie moja rekordowa, ale chyba najcięższa ze wszystkich. Ja mam rekord 43, a ta płotka ma 43,5 bym powiedział. Tak jakby jednak rekord. 43,5. Jeszcze ją zważymy i zaraz już puszczamy szybko. Tarę. Dobra. I ważymy ją jeszcze. I zaraz wypuszczamy szybciutko. O, ile masz? Kilo? Czemu mi waga ucieka? No. Ale puść wagę. Kurwa, tak. Kilo 240. Super. Poń. Poszła. Patrzcie, jaki kloc. Fuh. Poszła. I to jest czyste wędkarstwo. Maciek na odpłuchów jedzie? Ja z nim jadę. A po co tam jedziecie? Do Giętkiej Wędki jedziemy. Co? Do Giętkiej Wędki nagrać materiał. Aha. Branie. Jest następna ryba. No nie mogę rozłożyć podbieraka. Do końca. Tu macie okazję obserwować pracę kija Robinson Diplomat 390 do 90 gram. Tu już się czuję pewniej, bo wędka jest bardziej paraboliczna i wybacza więcej błędów. Jednak fiume jest trochę sztywna i trzeba uważać. Oj, rybka następna. Leszek. Muszę go wziąć na rękę jednak, bo mówię... O, i haczyk się zaczepił. Już po rybie. Popatrz, widziałeś? Ty zahaczył. Co? O siatkę. O ja pierdziałem, zaczął też mieć szczęście. To co takiego? Zaczął mieć szczęście. No, ale ja go wyciągnę. Popie, jak mi idzie, to wiem, że mi pójdzie dzisiaj nawet coś takiego. Na haczyki Matrixa testowane przeze mnie. Ostatnio się kupiłem. Patrz na to, cyk. I cyk. Ale tak z gracją odpłynęła, nie? Tak. Kurde, lubię te momenty. Jak po takich emocjach, wiesz, zwracasz jej wolność. Wiesz, co chodzi? I zadowolony jesteś. Wiesz, gdzie bym się jeszcze musiał z tobą wybrać? Gdzie? Na Zawalną. Wolałem właśnie jechać na Zawalną. Szkoda, że zmieniłeś decyzję. Niż tutaj,
bo ja tamtego łowiska, jak dobrze wiesz, nie cierpię, wręcz nie lubię. Można powiedzieć, że nienawidzę. A ty jednak masz większą wiedzę na temat tego łowiska. I myślę, żebyś mi mógł udzielić naprawdę ciekawych wskazówek. Trochę za blisko teraz mi się rzuciło, ale może jakoś to będzie. I co? Co ty gadasz? Dobra. Tym razem chyba za wcześnie? Czy jest? Jest chyba ryba. Jest. A, jest rybka. Zaraz po zarzuceniu praktycznie, słuchajcie. Co to tak przymurowała? Leszczyk. Taki jakiś dziwny, co się rozkręca pod koniec. No chodź tu. Jest. Chodź tu. Masz? W końcu. Michał zapiął rybkę. Jest coś. Taki cały czas takie same, widzisz? Taki sam jak mój. Biorą takie średniaki. Bliżej im do 50 niż do 20, na szczęście. 40 takie. Ale ta płoć to zmiażdżyła system. Tak, ona rozwaliła dzisiaj wszystko. Rozwaliła dzisiaj dzień, nie? Tym razem się chyba nie udało. Albo się udało. Nie, nie udało się. Branie masz. Dzięki, kolego. Jest rybka. Jest. O, już po bólu. I tego. Żartuję. Masz? Nie. Jest. Ale szczyl. Nie ma tego dużego lesza dzisiaj. No nie ma. Jest ryba. Co to taki kurde luz? Jest. Szedł do wody. Do brzegu szedł cwaniak. Hop. I mamy to. Mamy to, Andrzej. Ue. Stój tu, dziadu. Taki leszek. Jest ryba. Nie mam nawet jak odpisać. Jest. Kurde, nie wiem, czy tam jest 6 czy 7. Nie no, chyba 4 masz dopiero. 4? No to poli wypuściłeś. Jakie 4? Co ty 4? Ty. To już mamy prawie limit właśnie. Ja zaraz wyciągam siatkę. Powoli, powoli. Muszę rzucić kija. Dzisiaj mam bardzo dobry dzień. Cieszę się, że taka pogoda, że rybki dopisały, że jest elegancko. Branie następne. Branie. Jest ryba, kurde, no nie odpiszę. Jakieś silne te ryby dzisiaj. Leszki, leszki, chodźcie do mnie, leszki, leszki. Łe. Taki.
taki leżek. Pierwsza tura. Pierwsza tura Leszczy. Taka. Poziomo, poziomo. Tak. Poziomo. Tak. Tak. Okej. Okay. Starujemy później siatkę. Wow, 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 wow. 0-0. Okej, pierwszy rzut. Ile? 4,5 kilo. 4,5 kilo, zobacz. Okay, to mu zrobię? Dobra, i do wody. Mało lepsze, kurwa. I do wody. Nie policzyłem, ile ich było. Raz, dwa, siedem. Siedem, tak? No i widzisz, mówiłem? Dzięki, Michałku. Tu? Tu, dzięki. Dzięki, kolego. Ale zobacz, Michał, tak się śmiałeś z tego mojego holowania ryb, ale ja miałem dzisiaj tylko jedną spinkę, a 8 ryb. No. W końcu jesteś mistrzem, to. Weź ty, chłopie, się zastanów. No, jest mistrz, dlatego tak. Nie obrażaj mnie. A zresztą moim zdaniem w wędkarstwie nie ma mistrzów. W wędkarstwie są ludzie, co łowią ryby po prostu. Raz jeden wygra z jednym, raz drugi z drugim. Nie ma reguły. Już takich się przechodziło i tacy mnie przechodzili, niby potencjalnie gorsi, że... No. Tu jest taki szeroki, a tu nagle tak jest. Jeb i już od razu przejdzie w taki ogień. Ryba? Ty, ryba. Jak on to wziął? Podczepiony jakiś? Taki. Ty, no miałem teraz dwa brania, wiesz? No i co? No i jeden wyciągnąłem, jeden spiałem, niestety drugi już dzisiaj. Ale powiem ci... Co mi powiesz? Zarobista pogódka jest dzisiaj. Jest taki lajcior. Przypomina mi się od razu łowienie z początku tego roku na barkach. Też tak fajnie. Fajnie słoneczko świeciło, ja tyłem do wiatru byłem ustawiony. A dzisiaj jest dość ciepło nawet. Fajnie. Nawet nie przeszkadza ten wiatr. Myślę, że takie wałki robione na bieżąco są lepsze, bo są na świeżo zbijane, nie są przeschnięte. Może jest bardziej kłopotliwe to robienie na bieżąco, ale lepsze nęcenie, moim zdaniem. O, to dzięki. Dzięki bardzo, serdecznie. Fajnie, bardzo. Fajnie było na rybkę, również fajnie było połowić. Elegancko. Mam nadzieję, że dasz mi kiedyś rewanż. Dokładnie, musi to nastąpić. Dzięki wielkie. No, cześć. Donęciłem tymi 6 wałkami, ale nic się nie dzieje, nie ma brań. Też nie chce mi się nie wiadomo ile siedzieć, bo jutro jadę
Już o 3.45 się ustawiłem w nocy z Maćkiem na odmuchów. Siatkę też chyba już dam do suszenia, słuchajcie. Nie ma co tutaj przedłużać chyba tego procesu. Tu mam jeszcze dwa leszcze. Takie o. Takie. Poszły. I siata do suszenia. Czyli 9 leszczy dzisiaj takich średnich. Ale za to piękna płoć. Że ten odważnik, który niedawno sobie zamontowałem do siatki, pełni rolę takiego właśnie naciągu. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Polecam każdemu taki odciągnik, chociaż jeden sobie kupić. Fajniej się rzuca, prościej się potem ją też suszy. Fajna rzecz. A jednak ten rędzi ma też coś takiego w sobie. Powiem wam, że chce się tu w sumie wracać, mimo że łowisko jest dość łatwe. Zachęcam wszystkich gorąco i serdecznie do nagrywania swoich produkcji, swoich filmów. Powiem wam, ciekawe zajęcie, ciekawa zajawka. Mocno wkręca, podobnie jak wędkarstwo. Kurde, jeden, honorowo. Ale branie. Wow. Ale branie. Wow. Ale branie. Najgorsze jest to, że matrioszka mi chyba odpłynie. Dobra, olać ją. Na razie ją olać. Ale ryba. No. Ładna ryba. Jest to gruby leszek chyba. Na koniec. Fajne. O, w moją stronę płynie mnie zmylić. Uciekaj!
Jest ładna ryba, ale muruje. Łatwo nie będzie. O, ciśnienie 130 na 150. Fajnie. Największy dzisiaj. Po donęceniu. Wow. Jeszcze go nie widać, ale już jest blisko. Idzie pod prąd teraz. Ale ryba. Wyciąga skowrotka. Kurde, nie wiem, czy za szybko go nie chcę zobaczyć. Ładny, ładny leszek. Ale gruby. Chyba mój rekordowy. Ale gruby. Ale gruby, ludzie. Ale lechu. Ej. Nie szalej tak. Jest? Nie jest mój rekordowy, ale jest gruby. 60 centymetrów. O, no patrzcie, jaki grubas. Zobaczcie. Do wody płynie mały. Piękny jesteś. O, płyn. Poszedł. Odpłynął dostojnie. Pięknie. Ale branie było atomowe. Atomowe branie. Ale kiedy wrzucałem ten filmik, pierwsze wędkowanie w 2020 roku, nie sądziłem, że to się tak rozkręci, że to się tak wszystko rozrośnie. Powiem wam naprawdę wielki szacunek przede wszystkim dla was, za nawet dla hejterów, dla fanów, dla widzów, dla ludzi jakichś obojętnych, dla tych, których to bawi. Pozdrawiam entuzjastów mojego holowania ryby, mojego zacinania. Taki mam styl po prostu. Siwy rzuca po swojemu, ja zacinam, holuję po swojemu. Mamy swoje światy, swoje kredki. I tak dalej. Tyle. I ciepło jest, siedzę sobie w swoim polarku i zadowolony jestem. Po prostu. Jest pięknie. Pora powoli, słuchajcie, na jakieś podsumowania. No, z dzisiejszego łowienia jestem naprawdę zadowolony. Wkręciły się te takie leszki do 40 cm. Piękna medalowa złota płoć. Świetny leszek. 60 cm. Bardzo zadowolony jestem, naprawdę. I świetna pogoda. Piękne ujęcia. Wszystko na plus, naprawdę, słuchajcie. Naprawdę. No ale jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to się mówi. I zobaczymy, jak to będzie dalej, nie? Ja się powoli zwijam, powiem wam. I co tu dużo gadać? Fajne dzisiaj łapanie było. Pozdrosy i tylko czyste wędkarstwo.